Dzień dobry. Znowu przed aparatem filmowym, mówi Dawid Snopek. Już wiem, że w jednym z komentarzy ktoś mi powiedział, że nie powinienem mówić aparat filmowy, raczej kamera, ale no, aparat filmowy po prostu tak dobrze brzmi. Ale to Polak, nie jestem Polakiem, on oczywiście ma rację, więc od początku dzień dobry. Przed kamerą, mówi Dawid Snopek. A najpierw chciałbym serdecznie dziękować wszystkim za takie miłe komentarze i poprawki. To było bardzo miło z Państwa strony i, no, jak to powiedzieć, a to dodało mi otuchy, coś w tym rodzaju, zapomniałem dokładne frazy. Ale dziękuję bardzo. Już dużo czasu minęło od tej pory, kiedy nakręciłem pierwszy filmik po polsku. Prawie no, półtora roku. To było no, w październiku 2008 roku. I bardzo wiele też zdarzyło się w moim życiu. Teraz żonaty jestem. A można znaleźć filmik naszego ślubu przed sądem na YouTubie. Przeprowadziliśmy do Polski, właśnie do Krakowa, gdzie teraz mieszkamy. Tak, i też jest kilka filmików na YouTubie w naszym krakowskim mieszkaniu, kiedy moi rodzice byli tu koło Bożego Narodzenia. Tak, i pracujemy jako nauczyciele języka angielskiego w Polsce. To bardzo trudna praca, o wiele trudniejsza niż spowiedziałem. Oczywiście polska młodzież jest no, trudna, ale to nie wszystko. Głównym aspektem, który powoduje te trudności, jest planowanie. To znaczy, że kiedy udzielam lekcje, może ta lekcja trwa 90 minut. Muszę przedtem planować przynajmniej 90 minut lub więcej, bo nie jestem tak doświadczonym nauczycielem. To znaczy, że potrzebuję więcej czasu na planowanie i no. Mam nadzieję, że moje lekcje są ciekawe i że uczniowie dużo się uczą, ale to trudno. Wiem, że w przyszłości będzie łatwiej, ale na razie to bardzo trudno. Dobrze. Z moim polskim to jasne, że mówię lepiej niż półtora roku temu, ale bywanie w Polsce jeszcze nic pomoże, pomaga, nic jeszcze nie pomaga. Może to brzmi dziwne, ale w Stanach Zjednoczonych więcej mówiłam po polsku, więcej czytałam po polsku, więcej w ogóle było polskiego. I to dlatego, że teraz jesteśmy tak zajęci, że po prostu miałem więcej czasu w Stanach Zjednoczonych. I też cały czas planuję lekcję języka angielskiego. Jestem w szkole języka angielskiego. Chodzi mi cały czas o angielski i nie ma czasu na dalsze uczenie języka polskiego. I też nie mamy w Polsce w
wciąż polskich psiaczu. Znam parę angielsko mówiących, ale no, jeszcze nie poznałem Polaków. Jedyni Polacy, których znam, to moi studenci. I oczywiście chcą wyłącznie rozmawiać po angielsku. One płacą za to, więc to ma sens. No dobrze, mam notatki, żeby nie zapomnieć, co chciałem powiedzieć. A w końcu, co dalej? Co dalej z tymi filmikami? No, będę nakręcał więcej filmików po polsku i oczywiście, że będzie więcej filmików, to znaczy, że będą więcej błędów też. Trochę się bałem nakręcić następny filmik po tym, jak nakręciłem ostatni po polsku, bo wszyscy mówili, że tak dobrze mówię po polsku i trochę się bałem robić błędy, ale pokonałem się z tym i obiecuję, że będzie wiele, wiele błędów. No tak, chciałbym rozmawiać na temat językoznawstwa, na temat nauki języków. Najwyraźniej chciałbym poznać Polaków i nawiązać kontakty z Polakami. Chętnie podzielam radę czy pomoc w nauce języka angielskiego. No tak, będę więcej filmików w sumie. Dziękuję bardzo za uwagę. Do widzenia.